gminie Sieradz wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się ruch w inwestycjach. Obecnie trwa przebudowa arterii w Charupi Małej, a lada moment po wyłonieniu wykonawcy ruszy przebudowa drogi Bogumiłów-Dąbrówka. O szczegółach, terminach i kosztach opowiedział wójt Jarosław Kaźmierczak. Najważniejszą inwestycją, którą teraz realizujemy, jest ulica Kościerzyńska w Charupi Małej. Rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest wykonywana kanalizacja sanitarna, również rozbudowa wodociągu od ulicy Kościerzyńskiej do ulicy Wójtowskiej od Polnej. Także tutaj już prace są zaawansowane i termin wykonania mamy całej inwestycji do końca sierpnia. Oczywiście na tą drogę otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego programu dróg samorządowych województwa łódzkiego, 1 730 000 zł. Cała inwestycja będzie nas kosztować ponad 4 000 000 zł, także jesteśmy w trakcie realizacji tej inwestycji. Oczywiście pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu, z rządowego programu. Również na kolejną drogę ogłaszamy przetarg, to jest Bogumiłów-Dąbrówka, ponad 3 km drogi z odwodnieniem, z chodnikiem, ze ścieżką rowerową również. To będzie ciąg rowerowo-pieszy. Budowana droga, kolejna inwestycja, którą zbieramy oferty, jutro będą zebrane oferty na budowę nowej biblioteki gminnej w Charupi Małej. Także na tą inwestycję również pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu, 2 450 000 zł. A przypomnę, na drogę Bogumiłów-Dąbrówka otrzymaliśmy 6,5 miliona dofinansowania na tą inwestycję, także cieszymy się bardzo, że takie inwestycje otrzymaliśmy dofinansowania, prawie 95% całości inwestycji, także no zobaczymy, jak te inwestycje wyjdą w przetargach, ale te inwestycje musimy realizować, ale cieszę się bardzo, że już zostały rozstrzygnięte również remonty cząstkowe, po zimie dużo dziur na drogach na terenie gminy Sieradz. I te drogi będziemy remontować i dalej naprawiać. Czy nie obawia się Pan właśnie, że te ceny w przetargach będą wyższe? No prawdopodobnie te ceny ulegną zmianie, co mieliśmy zaplanowane w zeszłym roku, ale no niestety no, musimy robić, najwyżej z jakiejś mniejszej inwestycji zrezygnujemy, ale w planach są drogi, które musimy zrobić i te drogi będziemy dalej robić. Gmina Sieradz przystąpiła do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego Pomagamy, które będzie udzielać wsparcia na wypadek powodzi, wichury, pożaru czy suszy. Samorządy będą organizować i udzielać sobie wzajemnej pomocy, kiedy któryś zostanie dotknięty żywiołem. W budżecie województwa łódzkiego zabezpieczono na ten cel 300 000 zł. Poza tym każdy z członków będzie wnosił roczne składki, których wysokość w pierwszym roku funkcjonowania uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dzisiaj podejmujemy uchwałę. Pomagamy mieszkańcom nie tylko naszej gminy, ale pomagamy mieszkańcom całego województwa łódzkiego, którym jakiś kataklizm zerwie dach, zaleje powódź. Wystąpił pan marszałek z taką propozycją i wszystkie samorządy podejmują taką uchwałę o pomocy dla mieszkańców. Jest to pomoc finansowa. Myślę, że to wszystkich stać na to, żeby pomóc tym, którym się stało nieszczęście. Również na terenach gminy Sieradz mieszkańcy przyjęli uchodźców z Ukrainy, angażując się w zapewnienie zakwaterowania, ale i zbiórkę darów. Koła gospodyń wiejskich wyszły z inicjatywą wsparcia, integracji oraz wspólnych działań z uchodźczyniami. Zaangażowało się 14 kół gospodyń, które realizują projekt Tu i Teraz dla Ukrainy. Diagnozują potrzeby uchodźców, organizują czas wolny, wspomagają w codziennym funkcjonowaniu i mają pomysł na wspólne gotowanie. Chciałbym podziękować mieszkańcom gminy Sieradz za angażowanie w zbiórkę darów, bo te dary były organizowane i zbierane w szkołach podstawowych, także również dziękuję dyrektorom szkół podstawowych na terenie gminy Sieradz. W każdej szkole były zbierane dary przez mieszkańców. Były to artykuły spożywcze, były to koce, środki czystości. Również włączyły się druhowie strażacy z terenu gminy Sieradz, jednostka OSP Sokołów, która zbierała też osobiście na tym części
terenu gminy, również OSP Ruda, OSP Chojne, również w tych jednostkach mieszkańcy dary przynosili do tych jednostek i zbierali, także tutaj też podziękowanie druhów strażaków za angażowanie w dary. Na terenie gminy Sieradz obecnie przebywa 83 osoby z Ukrainy. Przeważnie to są kobiety z dziećmi, większość. Przygotowujemy OSP Sokołów. Na 11 miejsc chcemy tam zakwaterować naszych uchodźców z Ukrainy, którzy tam będą mogli zamieszkać, tymczasowo oczywiście. Również chcę podziękować mieszkańcom, którzy wzięli do własnych domów uchodźców, także z Dąbrówki mieszkańcy wzięli 10 osób, z Podłężyc, z Rzechty, no nie mogę wymieniać, bo ochrona danych osobowych, ale wszystkim chcę serdecznie podziękować za opiekę, za angażowanie, no za codzienną opiekę nad nimi. Również tutaj dziękuję kołom gospodyń z terenu gminy Sieradz, które również się zaangażowały za pomoc uchodźcom. Będą organizować wspólne gotowanie potraw ukraińskich, naszych tu tradycyjnych polskich dań, również zwiedzanie gminy Sieradz, pokazywanie zabytków i tak dalej. Tu chcę podziękować pani Ewie Marciniak-Kulce za angażowanie, również wszystkim paniom z kół gospodyń, które pomagają i wspierają nas w tych działaniach. To jest wspólne działanie, ale tu panie również się podjęły pomocy i wsparcia, także za wszystko chcę serdecznie podziękować. Szczególnie dziękuję mieszkańcom za dary, które złożyli. Również my tutaj w Urzędzie Gminy zebraliśmy środki pieniężne, pracownicy złożyli pieniądze, które żeśmy wpłacili na odrębne konto, na pomoc dla Ukrainy, także gmina Sieradz wspiera naród ukraiński i pomagamy.